Witajcie w programie Kwadrylionerzy. Dzisiaj gościmy Piotra. Dzień dobry. Który odpowie na ostatnie pytanie. Walczy o 10 tysięcy Heinekenów. Jeśli odpowie źle, zostanie mu tylko gwarantowane 3,60 na bilet powrotny. Jesteś gotów? Tak, jestem gotowy. W takim razie, jaki był najlepszy koncert Openera 2016? A. Red Hot Chili Peppers. B. Florence and the Machine. C. Pharrell Williams. I D. To zależy. Trudne pytanie. Poproszę pół na pół. Dobrze. Nie wiem, spodziewałem się, że Red Hot zostaną. Albo dobra, wiem. To będzie Pharrell Williams. Byłem i ludzie się dobrze bawili i no, fajnie, tak. Jesteś tego pewien? Tak, jestem pewien. Niestety, nie jest to poprawna odpowiedź. Mimo to proszę o brawa dla Piotra. Witajcie! Opener 2016 za nami, ale moja relacja z niego przed nami. Znaczy, w zasadzie to bardziej przed wami, bo ja już ją widziałem i jest fajna. Nie wziąłem na Openera kamery, za to wziąłem telefon i w związku z tym, że mam od niedawna Snapchata, postanowiłem, że ta relacja będzie upiększona moimi snapami. Upiększona. Nie traktujcie też tego, co mówię, jako rzetelnej dziennikarskiej relacji. Podliczyłem, że koncertów, na których byłem, ale tak rzeczywiście byłem, a nie tylko przelotem na jeden, dwa utwory, było w tym roku 18. Łącznie na trzech największych scenach Openera były 62 koncerty, co daje mi niecałe 30% koncertów, na których byłem. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że poza trzema głównymi scenami były mniejsze sceny, plus kino, plus teatr, plus spotkania z wykonawcami, to łomatko. Wróćmy jednak do samego festiwalu. W tym roku Opener zdobył nowego sponsora głównego, którym jest Orange. No i widać, że Orange wpompował w festiwal trochę pieniędzy. Pieniążków trochę. Widać to przede wszystkim po headlinerach, którzy w tym roku byli jacyś tacy bardziej. Chyba nie jest ładnie powiedziane, co? W tym roku głównymi gwiazdami byli Florence and the Machine, Red Hot Chili Peppers, Pharrell Williams i tak trochę niepasujące do tego zestawienia LCD Sound System. Nie trudno się domyślić, że te gwiazdy dały koncerty na poziomie. Mają doświadczenie w dawaniu koncertów na poziomie. Czego w tym roku trochę zabrakło, czego nie było widać tak wprost, jak się patrzyło na plakaty czy na kolejne ogłoszenia wykonawców, to drugiego planu, czyli tych artystów trochę mniej znanych. W zeszłym roku świetnie bawiłem się na koncertach tych mniej znanych wykonawców, o których spora część uczestników Openera w ogóle nie słyszała. Natomiast w tym roku było tego tak jakby mniej. Do tego stopnia, że no, momentami były dziury i nie za bardzo było na co pójść, bo nic ciekawego na żadnej scenie się nie działo. Znowu nie wyustawiłem tej poziopionu. Dobra, chyba jest lepiej. O czym ja mówiłem? Co nie zmienia faktu, że i w tym roku była cała masa świetnej muzyki i na pewno jakąś playlistę z tego sklecę. Tam na dole będzie link do playlisty z najciekawszymi, moim zdaniem, muzykami tegorocznego Openera. Punkt drugi. Opener jest festiwalem, który nieustannie zmienia swój charakter. Coraz mniej jest to festiwal rockowy, a coraz bardziej taki popowo, elektroniczno-rapowy. Syntezatory. Z rzeczy pozostałych wartych do wspomnienia to organizacyjnie festiwal jak zwykle dostaje okejkę. Wszystko szło sprawnie. Oczywiście przy takiej ilości ludzi nie sposób uniknąć kolejek, ale wszystko szło naprawdę sprawnie i nie było to problemu. Nawet do Toytoya dało się dostać w 2 minuty. Nagłośnienie. Z nagłośnieniem, jak to na tego typu festiwalach bywa, było różnie. To znaczy, niektóre koncerty brzmiały naprawdę rewelacyjnie, podczas gdy inne, zwłaszcza te bardziej
rockowe potrafiały brzmieć trochę tak kartoniasto. Jakby wziąć głośnik i go tak pobijać kartonem i takie bu, 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 bu. No może nie aż tak. Atmosfera. Sporo ludzi uważa, że open air to taka impreza dla bogatych i rozkapryszonych dzieciaków, którzy wyciągają pieniądze od rodziców, potem przyjeżdżają. Za bardzo ich koncerty nie interesują, pójdą sobie na piwko, to sobie prześpią, zrobią sobie grilla i tak se zmarnują te całe 4 dni. No i powiedzmy sobie szczerze, tacy ludzie tam są. I co z tego? Pozwólmy ludziom przeżywać openera tak, jak oni tego chcą, a nie tak, jak my sobie to wyobrażamy. Ja to się nawet cieszę, że są ludzie, którzy nie chodzą na te koncerty, bo dzięki temu jest więcej miejsca dla mnie. A jestem niski. Dobra, to i tak to potem wytnę w 3 minuty, żeby nie było za długie. To po co tu więcej gadać jeszcze? Jeszcze tu jesteście? Naprawdę chcecie poznać, jakie były najlepsze koncerty tegorocznego openera? No dobra, to powiem. LCD Sound System i Sigur Rós. Co te zespoły zrobiły na scenie, to po prostu ja nie mogę. No po prostu uczta dla oka i ucha. I dla drugiego oka i drugiego ucha też. Mogłem nie odpowiadać.